Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie powitać Państwa w imieniu Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej na drugim z kolei już wykładzie z cyklu Seminaria z Historii Najnowszej. Dzisiejszy wykład będzie poświęcony nowej książce profesora Marka Kornata i profesora Mariusza Wołosa, poświęconej Józefowi Beckowi, ostatniemu ministrowi spraw zagranicznych RP przed wybuchem II wojny światowej. I tytuł tej książki to Józef Beck, nowe spojrzenie. Biografia, tak. No, tak, jest to próba nowego spojrzenia na sylwetkę i dokonania Józefa Becka. Profesor Marek Kornat jest jednym z najwybitniejszych historyków dziejów Polski, nie tylko Polski, XX wieku. Jest zarówno historykiem, sowietologiem, edytorem źródeł i eseistą, profesorem w dwóch instytucjach naukowych, mianowicie w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, gdzie jest kierownikiem Zakładu Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie kieruje Katedrą Historii Stosunków Międzynarodowych. Profesor Kornat w ramach swoich badań historycznych koncentruje się na dziejach dyplomacji, stosunków międzynarodowych, również na polityce zagranicznej Polski w latach 1918-1945. Zajmuje się też analizą polskiej i zachodniej myśli sowietologicznej. Jest autorem wielu monografii, wielu artykułów naukowych. I dzisiaj opowie nam o książce, którą napisał razem z profesorem Mariuszem Wołosem. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze przypomnę, że nasze spotkanie będzie podzielone na dwie części. Mianowicie w pierwszej części profesor Kornat przedstawi nam główne założenia tej pracy biograficznej o Józefie Becku, a w drugiej części będzie czas na pytania, czas na uszczegółowienie niektórych wątków, które w trakcie wykładu profesora mogą nie zostać pogłębione. Także, panie profesorze, zapraszam i słuchamy, co nowego o Józefie Becku. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze, no, przede wszystkim za zaproszenie. I myślę, że zacznę od paru słów, jeśli pan pozwoli, ogólnie o książce. Później zaś właśnie postaram się coś powiedzieć więcej na temat tego, co powinno pozwolić sądzić, iż mamy do czynienia tutaj z nowym spojrzeniem. Więc proszę państwa, minister Józef Beck, jak wiadomo, odegrał znaczącą rolę w historii Polski. Stwierdzenie to jest tyleż ogólne, co i banalne, ale jest prawdziwe. Przyszło mu pełnić urząd w niezwykle ciężkich realiach burzenia ładu werselskiego, którego częścią była Polska odrodzona. Przyszło mu podejmować zasadnicze decyzje, w tym decyzje o odrzuceniu niemieckich żądań terytorialnych, krótko mówiąc oferty, która prowadziła do wejścia pod niemieckie zwierzchnictwo czy panowanie, bo tak trzeba to określić. Mimo, proszę państwa, tych niezwykle doniosłych momentów, na jakie przypadła publiczna działalność ministra Becka, nie posiadaliśmy do tej pory poświęconej mu książki biograficznej. Taka książka była więc potrzebna, istniało naturalne uzasadnienie
nie wymagające specjalnie dłuższych wywodów. Publicystyczna praca Olgierda Terleckiego sprzed lat z pewnością nie stanowi akademickiej biografii. Jest pracą zresztą napisaną w takich warunkach, w jakich nie można było swobodnie pisać i mówić o ministrze Becku jako polityku, jako mężu stanu. To znaczy można było, ale wyłącznie w jeden sposób, taki jak wyznaczały to kanony PRL, historiografii PRL. Oczywiście nie chcę stworzyć wrażenia i nie jest to moim celem, aby powiedzieć, że nie było naświetleń historycznych, historiograficznych działalności ministra Becka przez 7 lat na stanowisku ministra zagranicznych. Powstało przecież na ten temat sporo książek w wielu językach. Sądzę, że nie pomylę się, kiedy powiem, że poświęcono tej tematyce no przynajmniej kilkadziesiąt poważnych monografii. Kilkadziesiąt poważnych monografii, w tym historyków polskich. Nie sposób mi wszystkich tu wymieniać, nie sposób mi tych książek analizować, to by wymagało osobnego seminarium. Natomiast żadna z tych książek na pewno nie zastępuje biografii. I tak doszło do próby stworzenia tej książki, a geneza jej jest taka, iż nastąpiło między mną a profesorem Wołosem podzielenie tematu, albowiem mamy w przypadku ministra Becka trzy okresy życia. Właściwie to osobne, choć rzecz jasna ze sobą powiązane. Okres pracy publicznej, który się zaczyna od wstąpienia do Legionów w 1914 roku i trwa do 1932, do objęcia w listopadzie tego roku urzędu ministra spraw zagranicznych. Ten okres działalności publicznej 1914-1932 rzecz jasna trzeba uzupełnić o czasy młodości, czasy życia młodzieńczego, wychowania, domu rodzinnego i tak dalej, jak w przypadku no w ogóle każdej pracy biograficznej. To jest, proszę Państwa, jeden okres, tym się zajął profesor Wołos, przedstawiając tę tematykę w oparciu o nowe podstawy źródłowe, chcę to podkreślić. To są nowe podstawy źródłowe, to były nowe kwerendy archiwalne. Wspomnę tylko o jednym. Krótka, ale ważna w biografii ministra Becka misja w Paryżu w charakterze attaché wojskowego, jak wiadomo, dała asumpt do stworzenia fałszywej plotki o rzekomo niegodnym oficera zachowaniu, to znaczy próby kradzieży dokumentów sztabowych i tak dalej. Plotka ta miała oczernić i zniesławić polskiego ministra spraw zagranicznych. Otóż w książce tej myśmy nie podejmowali polemiki z tymi fałszywymi oskarżeniami. One są dawno już zweryfikowane negatywnie. Między innymi pisał o tym profesor Wandycz. Ale na przykład raporty z tej misji, które Beck pisał do Warszawy jak każdy attaché wojskowy, a każdy attaché wojskowy pisze do szefa sztabu generalnego swojego kraju, to są dokumenty, które były słabo znane. Część z nich pochodzi z archiwów rosyjskich, czyli tak zwanych zdobycznych, które zostały wykorzystane w tej części. Bardzo ważną tutaj też kwestią pozostaje służba ministra Becka, choćby w charakterze tak istotnym jak praca na stanowisku szefa gabinetu marszałka Piłsudskiego jako ministra wojny. Jest to okres przygotowawczy dla ministra Becka do służby właśnie ministerialnej. Trwa od 20
Właściwie zaczyna się po 26 roku i trwa do 30. Później mamy bardzo ważny rok 30. Powołanie krótkotrwałego rządu marszałka Piłsudskiego w związku z kryzysem wewnętrznym w kraju, aresztowaniem posłów, wyborami przedterminowymi do obu izb parlamentarnych. I tu Józef Beck odgrywa również ważną rolę, pełni stanowisko faktycznego wicepremiera kierującego pracami Rady Ministrów w tamtym czasie. Nie jest to pozbawione znaczenia, a więc to są wszystko sprawy, to tylko przykłady spraw związanych z tym okresem życia ministra Becka, jego służby publicznej, no jak łatwo policzyć, na przestrzeni 18 lat. No i potem zaczyna się okres kluczowy, dzięki któremu rozważamy w ogóle osobę Becka jako jedną z najbardziej znaczących w historii Polski XX wieku, okres ministerialny, o którym powiem na końcu. Ale mamy jeszcze okres trzeci, niezmiernie smutny, który również opracowywał profesor Wołos. Chodzi mi o okres od chwili internowania, czyli bezprawnego pozbawienia wolności polskiego ministra spraw zagranicznych do jego śmierci w 1944 roku latem w Rumunii. Powiedziałem bezprawnego uwięzienia, internowania, jak tokolwiek nazwiemy, nie ma właściwie znaczenia. To było aktem gwałtu, no bo przecież jest jasne, że nawet jeśli jakiekolwiek uzasadnienie mogłoby wynikać z prawa międzynarodowego do zatrzymania polskich ministrów, to nie ma przecież żadnej wątpliwości, że po 30 września, po zrzeczeniu się urzędu, był on już tylko prywatnym człowiekiem, a z Rumunii wyjechać nie mógł. No i wreszcie tam mamy ten ostatni, finalny okres, niezwykle smutny, kiedy dzielił on losy wielu Polaków tamtego czasu, choć nie został ani zamordowany, ani zgładzony, ani rozstrzelany, tylko trafiła go ciężka choroba, nieleczony, prawie w ogóle, w katastrofalnych warunkach skończył życie pod Bukaresztem. To są fakty i to jest cena, którą zapłacił za polskie non possumus w stosunku do nieprzyjacielskiego państwa, żądającego od nas, aby zgodzić się na niemożliwe do przyjęcia ustępstwa terytorialne i właściwie zrzec się pokojowo niepodległości. Ten okres został też naświetlony, jak sądzę, nie od jednej strony na nowo, chociaż trzeba powiedzieć, że był przedmiotem licznych studiów już wcześniejszych historyków. Mam tu też na myśli zwłaszcza pracę dwóch osób, profesora Tadeusza Dubickiego i pani profesor świętej pamięci Anny Cięciały. To są, proszę Państwa, te dwa okresy, których ja nie opracowywałem, ale z mojego obowiązku, który jest jasny, wynika, że powinienem o nich powiedzieć parę słów. Tak się więc, proszę Państwa, złożyło, że ten okres ministerialny, niewątpliwie ważny, opracowywałem na nowo i od razu chciałem powiedzieć o założeniach, które mi przyświecały. To znaczy, nie miałem innego wyjścia, jak sądzę, tylko skupić się na tym, co było istotą działalności ministra Becka w tym czasie. Chodzi mi o politykę zagraniczną, prowadzenie polityki zagranicznej. Także jest to okres wypełniony rozważaniami o polityce zagranicznej. Nie jest tak, że pomijam takie sprawy jak na przykład wizerunek ministra Becka w oczach partnerów obcych. Na ten temat jest sporo tam, mam wrażenie, istotnych naświetleń źródłowych. Mam też przekonanie, że właściwe było podejście do tematu percepcji
obcych partnerów przez ministra Becka i o tym też czytelnik w tej książce znajdzie sporo. Właściwie nie ma w tym czasie nic albo prawie nic o życiu prywatnym ministra Becka. Sprawy te źródłowo są niezwykle mało dające się, niezwykle słabo dające się udokumentować. Wiemy, że polityka właściwie była treścią jego życia. Praca na stanowisku ministra była dominująca absolutnie. Nawet tu, kiedy mnie ktoś zapytał, czy minister Beck wypoczywał, oczywiście, że wypoczywał, ale kiedy na przykład pojechał na wypoczynek do Gdyni w 1938 roku, to przyjął szefa admiralicji brytyjskiej Duff Coopera, który akurat też podróżował na jachcie po Morzu Bałtyckim. Wypoczywał oczywiście Józef Beck, bo pojechał do Cannes kilka razy, ale tam też przyjmował ambasadorów i z tymi ambasadorami prowadził, jak wiadomo, intensywne narady na temat polityki zagranicznej. A więc właśnie polityka jest treścią życia, jest wyczerpującym doświadczeniem tego siedmioletniego, bardzo zresztą ciężkiego okresu jego życia. Pora, proszę Państwa, powiedzieć o jeszcze innym założeniu. Starałem się, proszę Państwa, nie przeprowadzać. Mam nadzieję, że każdy, kto mnie słucha, uzna to za zrozumiałe. Nie chciałem przeprowadzać analizy na przykład rokowań dyplomatycznych w duchu odtwarzania odpowiedź na tę notę, projekt jakiegoś układu, korekty do tego układu i tak dalej. To są rzeczy dosyć dobrze przerobione już przez historiografię. Starałem się uczynić więcej natomiast, aby pokazać percepcję sytuacji międzynarodowej przez polskiego ministra spraw zagranicznych. A więc polski minister spraw zagranicznych ogląda sytuację, analizuje ją i chciałem to pokazać źródłowo, na ile źródła oczywiście pozwalają. Tych źródeł, zwłaszcza polskich, jest sporo. Jest nieoceniony diariusz Szembeka. Są liczne wypowiedzi ministra tam zapisane. Mamy też inne notatki innych uczestników wydarzeń. Nie będę wymieniał ich tu wszystkich, ale to są rzeczy ważne, które pozwoliły mi, jak sądzę, pokazać właśnie pogląd Becka na świat, na ile on jest realistyczny, na ile on się myli, w jakich okolicznościach. Nie ma tam ze mojej strony stronienia od ocen. To jednak spowodowało pewien zabieg, który jest celowy, aby pokazać sposób myślenia, bardzo charakterystyczny styl też ministra Becka. Jest dużo obfitych cytatów z niego. Można by sobie było niektóre te cytaty może darować, może skrócić, więcej stosować parafrazę. Wydawało mi się jednak potrzebne, aby pokazać go, jak on mówi. Czasami potrafił w sposób trudny do streszczenia, kapitalny zarazem, ujmować bardzo złożone zagadnienia w wyjątkowo prosty sposób. Nie podzielam poglądu, że minister Beck za wiele mówił i nie wiadomo było, o co mu chodzi. Tak niektórzy partnerzy zagraniczni to widzieli. Jeśli ktoś tak mówi, pewnie to tak było, ale to wynikało z tego, że polityk nie zawsze może powiedzieć to, co istotnie należałoby powiedzieć. Czasami pewna taktyka jest konieczna. Kiedy więc na przykład Ciano, czyli włoski minister spraw zagranicznych, przypisuje Beckowi taką ciemność myśli, że tak powiem, to wynika to najprawdopodobniej z tego, że nie może on wyraźnie powiedzieć pewnych rzeczy zarówno Włochom, bo jest rozczarowany do ich polityki. Pamiętajmy, że Włochy były brane pod uwagę jako kandydat do partnerstwa w Europie Środkowej w projekcie Trzeciej Europy. Ani też należy pamiętać, że zawsze istnieje groźba niedyskrecji ze strony Włoch, które osiągnęły już wtedy w 1936, 1937 roku zbliżenie z Niemcami. A więc nie podzielam tego poglądu o niejasności myśli ministra Becka. Wreszcie, proszę Państwa, przyświecała mi myśl pokazania wszystkich równomiernie kierunków polityki zagranicznej. Polska międzywojenna jest państwem bardzo specyficznym,
nie tylko ze względu na wiadomy nam, historykom, układ wewnętrzny, liczne mniejszości narodowe, skłócenie z sąsiadami i tak dalej, ale jest też państwem, które prowadzi z rozmysłem politykę zagraniczną skoncentrowaną na stosunkach z sąsiadami. Leży Polska tu, gdzie leży, położona jest między dwoma nieprzyjaznymi mocarstwami. Z tymi mocarstwami udało się osiągnąć coś w rodzaju modus vivendi, a więc układ o nieagresji z Sowietami i z Rzeszą Niemiecką, układy z Sowietami i z Rzeszą Niemiecką, ale to przecież nie kończyło problemu, to przecież było oczywiste, że jest to tymczasowy stan rzeczy. A więc chciałem pokazać polską politykę zagraniczną taką, jak ona wyglądała z jednej strony, a więc jak ktoś przeczyta to, co napisałem tam, koncentracja na stosunkach z sąsiadami, tymi wielkimi, z Berlinem i Moskwą, dominuje, ale też nie ma czegoś takiego jak eliminacja niektórych wątków, a mianowicie chodziłoby mi tu o stosunki z innymi państwami, stosunki czy to sojuszniczą Francją, pełne powikłań, czy to starania o zbliżenie z Wielką Brytanią, co zawsze było marzeniem Becka, czy to o relacjach w Europie Środkowej, gdzie Józef Beck starał się uczynić wszystko, co w mocy, aby doprowadzić do sojuszu polsko-węgierskiego, co jednak utrudniał brak wspólnej granicy. Ale też nie pominąłem i takich zagadnień, jak choćby sprawa domniemanych czy rzeczywistych ambicji kolonialnych ze strony Polski. Nie pominąłem tematyki żydowskiej czy zagadnienia żydowskiego. Pamiętajmy, że Polska chciała pod koniec lat 30. doprowadzić do uruchomienia procesu emigracji ludności żydowskiej z Europy. Odczuwając ten problem dobrze u siebie w kraju, nie ma powodu żadnego, aby się tego dzisiaj wstydzić, o tym nie mówić. Tak myślały też inne kraje. Haniebne jest jedynie działanie wobec ludności, jakiejkolwiek ludności własnego kraju, które prowadzi do ich bezkarnego represjonowania i właściwie to w imię takich czy innych haseł czy założeń, ale przecież tego za przyzwoleniem państwa wobec ludności żydowskiej w Polsce nie było. Były nastroje antysemickie, o czym nie wolno zapominać, ale przecież nie było to tak, że represje jakieś kierowało w stronę tej grupy ludności państwo polskie i nie należy się też wstydzić tych starań, które Beck podejmował w sprawie żydowskiej w związku z koncepcją emigracji choćby do Palestyny i tak dalej. I nie należy przyjmować tej narracji, którą dzisiaj pokazuje światu Putin, atakując Polskę z tego powodu nie tak dawno zresztą. Ale wracając do tematu, nie pominąłem też takich zagadnień, jak na przykład stosunki ze Stolicą Apostolską, kwestia relacji z tym państwem, niełatwych relacji w tamtym czasie. Ma ona również miejsce w mojej książce. Są tam pokazane choćby problemy zastrzeżeń co do wschodniej polityki Watykanu, głównie w materii watykańskich planów tworzenia rytu bizantyjsko-słowiańskiego jako unickiego dla nawróconych prawosławnych. Rząd polski postrzegał to jako zagrożenie dla spokoju religijnego kraju i tak dalej. Nie chcę w to wchodzić, bo nie jest to tematem mojego wystąpienia. Wreszcie, proszę państwa, nie ma też tam u mnie chyba luk, mam takie wrażenie. Mam takie wrażenie w zakresie takich rejonów Europy jak Skandynawia. Dodajmy, że minister spraw zagranicznych Szwecji Sandler był niesłusznie zbyt wysoko oceniany przez ministra Becka, choć był to polityk na swój sposób wybitny. Józef Beck w każdym razie uważał, że to jest jeden z nielicznych w świecie obcych mężów stanu, którzy rozumieją jego politykę równowagi.
Nie ma też tak, że pominięto zagadnienia bałtyckie, wznowienie normalności w stosunkach z Litwą, wymuszone w drodze ultimatum w 1938 roku, zostało obszernie potraktowane z szeroką genezą. Mamy więc tematykę polityki zagranicznej, mam wrażenie, ogarniętą w całości. Aczkolwiek od razu się przyznaje, każdy po lekturze może dojść do przekonania, że takie czy inne zagadnienie wypadało jeszcze rozszerzyć, że takie czy inne zagadnienie należało dodać, że w danym miejscu wątek o taki czy inny był potraktowany nadmiernie szeroko, podczas gdy można by go skrócić, by uczynić miejsce dla innego. Nie będę w tym z góry polemizował. W każdej książce, podejrzewam, można postawić takie uwagi. Wydaje mi się, że jest to prawo dla każdego czytelnika. Przechodzę, proszę Państwa, do wniosków, o których chcę powiedzieć parę słów. No więc wydaje mi się, że należy przede wszystkim podkreślić, że w stosunkach polsko-niemieckich, które są obszernie opisane i stanowią jedną z osi mojej narracji, mamy do czynienia z swoistym wzajemnym niezrozumieniem partnera. Nie było żadnej kordialnej współpracy polsko-niemieckiej, żadnej przyjaźni polsko-niemieckiej, żadnych knowań antysowieckich. To wszystko są pomysły tych, którzy przeczytali dwie książki i chcą napisać trzecią. Źródła mówią coś innego. Polska istotnie Polska była kandydatem na alianta wasala w percepcji niemieckiej, a z kolei w percepcji polskiej Niemcy jawiły się jako sąsiad, z którym można osiągnąć jakieś modus vivendi. I obie strony nie miały racji. Strona polska nie miała racji, bo to modus vivendi można było osiągnąć tylko na określony czas. Tu notabene występuje różnica między marszałkiem Piłsudskim a ministrem Beckiem. Marszałek Piłsudski przestrzegał swoich najbliższych współpracowników, że ugoda z Niemcami na bazie układu o nieagresji przetrwać może tylko 5 lat maksymalnie. Józef Beck odnosił jednak wrażenie, zwłaszcza w latach 35-36, że to porozumienie będzie można przedłużyć. Z kolei niemieckie przekonanie, że Polska jest kandydatem na alianta wasala i niedługo się nim stanie, oparte było na nieporozumieniu. Polska nie zamierzała odstąpić od doktryny polityki równowagi. Kapitulacja wobec jakichkolwiek żądań bez walki w grę nie wchodziła, mimo świadomości różnic i potencjałów. Taka jest prawda historyczna i trzeba o tym mówić. Stosunki polsko-niemieckie były nacechowane poprawnością zewnętrzną, podczas gdy w obydwu społeczeństwach drzemały pokłady wzajemnej niechęci, by nie powiedzieć nienawiści, a nienawiść ta głównie jednak zalegała po drugiej stronie, bo to Niemcy miały do Polski pretensje terytorialne, a nie Polska do Niemiec. Pogodzenie się społeczeństwa niemieckiego z wersalskim wytyczeniem granic było praktycznie niemożliwe. Hitler osiągnął więc zamrożenie konfliktu na jakiś czas, a ten czas chciał kupić, że się tak wyrażę, na dozbrojenie. Uzbrojenie się w jego percepcji, w jego przekonaniu, w jego założeniu prowadziło do tego, że z pozycji siły można dyktować drugim partnerom i obcym partnerom warunki gry. I to jest wszystko. Teoria, że stosunki polsko-niemieckie, jeszcze raz to chcę podkreślić, były wyśmienite, jest bzdurą. Po polsko-niemieckiej deklaracji o niestosowaniu przemocy pierwsze dwa lata układały się zupełnie dobrze, ale po polskiej deklaracji o wierności sojuszniczej wobec Francji, o czym Niemcy się dowiedzieli w 1936 roku,
doszło do wyraźnego ochłodzenia w stosunkach wzajemnych. Wynegocjowanie przez Polskę jakichkolwiek nowych gwarancji dla Gdańska jako wolnego miasta oraz osiągnięcie przedłużenia układu o nieagresji tak, żeby wspomnieć w nim o granicach, nie wchodziło w grę. Ta słynna rozmowa Hitler-Lipski, Lipski to jest ambasador w Berlinie, przypomnę, z 20 września, którą tak złośliwie komentował prezydent pewnego państwa na wschodzie, była niczym innym, tylko dużym niepowodzeniem strony polskiej. Hitler, mając przed sobą mocarstwa zachodnie prowadzące politykę ustępstw, nie potrzebował Polsce za nic płacić. Byłby naiwny, gdyby, mając swoje wielkie ambicje i wyobrażenie o potędze Niemiec, musiał Polsce za cokolwiek płacić. A po co? Zbył Lipskiego paroma frazesami. Lipski z kolei niefortunnie wyraził się prawdopodobnie trochę ironicznie o wzniesieniu pomnika niemieckiemu przywódcy w Warszawie, kiedy zdoła rozwiązać problemy żydowskie przez emigrację z Europy. Ten cytat się dzisiaj nadaje do żonglerki antypolskiej, ale on właściwie niczego nie tłumaczy, niczego nie wyjaśnia, niczego nie komentuje z rzeczywistych stosunków polsko-niemieckich, które były podminowane coraz większymi trudnościami. Taka jest prawda. Co do stosunków polsko-sowieckich, chcę podkreślić, proszę Państwa, to, co zresztą historycy już mówili. Ja to rozwijam, z pewnością to rozwijam. Mam przekonanie, że tu trochę mi dopomogły też sowieckie dokumenty, aczkolwiek daleki jestem od usatysfakcjonowania tym, co mogłem wykorzystać. Rosjanie notabene w ostatniej chwili, kiedy już praca nasza z profesorem Wołosem była prawie skończona, w sposób niezwykle nieelegancki, zrywając porozumienie ze stroną polską, opublikowali swoje dokumenty dyplomatyczne do stosunków z Polską za okres międzywojenny. Jest to niecodzienne postępowanie i chcę podkreślić jasno, gdyby ktoś tego, co teraz mówię, słuchał po stronie rosyjskiej spośród historyków, naszych partnerów, kolegów, to nie mam do nich pretensji, bo przecież decyzje zapadły wyżej, decyzje zapadły w gabinetach politycznych. Z tych dokumentów wynika trochę nowych rzeczy, ale głównie do lat 1932, 3, 4, 5. Potem nie coraz mniej, a krytyczny rok 1939 jest potraktowany skandalicznie. W ogóle zestawienie dokumentów, które Sowieci wytworzyli, a Rosjanie opublikowali teraz, daje komiczny obraz, żenujący obraz tych stosunków. Mianowicie w lipcu, 10 lipca 1939 roku te stosunki się kończą. Potem nie ma już nic, no bo jak rozumiem, był pakt Ribbentrop-Mołotow, a o nim dzisiaj w Rosji mówić nie wolno. A jeśli wolno, no to jako sukcesie polityki zagranicznej wielkiego gasodarstwiennika, czyli wielkiego państwowca, którym był Stalin, takim tytułem go niedawno obdarzyła rosyjska publicystyka. No więc myślę, że to mówi samo za siebie. Natomiast co powiedziałem nowego o stosunkach polsko-sowieckich? No proszę Państwa, muszę od razu powiedzieć, że po tych książkach, które mamy, książkach profesorów Budorowicza, Materskiego, Gregorowicza, innych autorów można by jeszcze długo wymieniać. Nie jest łatwo powiedzieć coś nowego. Myślę, że w kilku miejscach przestawiałem raczej akcenty, dodając nieco nowe naświetlenia. Więc po pierwsze chcę powiedzieć, że kryzys polsko-sowiecki, który był permanentny, uległ poważnemu ociepleniu, załagodzeniu w wyniku układu o nieagresji i doszło do realnego zbliżenia polsko-sowieckiego w roku 1932-1933, co się zakończyło ostatecznie niepowodzeniem, nawrotem kryzysu po zawarciu układu o nieagresji z Niemcami. Układ o nieagresji z Niemcami zawarty przez Polskę był potraktowany przez Sowietów jako czerwone światło, które sygnalizuje finał zbliżenia. No między innymi jedną z takich rzeczy, które chciałem podkreślić, to jest to, iż Józef Beck niepotrzebnie uwikłał się
popełniając błąd taktyczny w rokowania o deklarację gwarancyjną dla państw bałtyckich. Skończyło się to na niewinnym stwierdzeniu, że Polska i Związek Sowiecki w obliczu sytuacji międzynarodowej mają wspólne interesy i razem tworzą nawet blok, któremu niełatwo się sprzeciwić. Tak powiedział. Jest to niecodzienne w jego ustach, ale notuje to polska notatka. Gdyby to było notatce sowieckie, to mu w to nie uwierzył oczywiście. Ale jest to notatce polskie i trzeba w to wierzyć, że takie słowa padły. Sam siebie nikt nie oszukuje. Sporządza się notatki pro memoria po to, żeby mieć dokumentację polityki zagranicznej. Skończyło się to, jak wiemy, wycofaniem się strony polskiej z tych negocjacji. Pójście w tym kierunku spaliłoby, za przeproszeniem, polską pozycję międzynarodową. Doprowadziło do napięć w stosunkach z krajami bałtyckimi, no a przede wszystkim przynieść musiałoby zerwanie z Niemcami. Później pragnę wspomnieć o wizycie Becka w Moskwie, z którą to wizytą nie do końca wiem, jak było. Kiedyś ponapisałem w swojej książce Polityka równowagi o tym, że Józef Beck celowo nie chciał wizytować Stalina, czym doprowadził raczej jeszcze do zaostrzenia jego antypolskich nastrojów i uczuć. Dzisiaj nie jestem przekonany po tych wszystkich lekturach dokumentów, jak to było. Stalin, musimy tu, proszę Państwa, wziąć pod uwagę taką okoliczność, mianowicie dopiero od kwietnia 1935 roku zaczął przyjmować obcych mężów stanu. I pierwszym był brytyjski wicepremier Eden. A więc wcale nie jest wykluczone, że to strona sowiecka nie chciała, aby Stalin przyjmował ministra Becka. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, nie jest jasne dla mnie, co Józef Beck ze Stalinem mógłby wynegocjować. Powiedziałby na pewno to samo, co usłyszał o Litwinów, a strona polska miała w stosunku do strony sowieckiej bardzo słabą ofertę. To była oferta prowadzenia pokojowego sąsiedztwa w ramach polityki równowagi. Polityka równowagi była. Chcę to podkreślić, jeszcze do tego wrócę za chwilę. Później, proszę Państwa, kiedy przychodzi mi analizować Pakt Wschodni, wprowadzam wątek czechosłowacki i chciałem tu powiedzieć, co mi się wydaje ważne z tych moich stwierdzeń w tej książce. Nie jest, proszę Państwa, tak, jak niektórzy uważają, że zagrożona Czechosłowacja i zagrożona Polska, wiadomo, że ze strony Niemiec, po 1935 roku, kiedy to się staje coraz bardziej widoczne, Niemcy wprowadzają obowiązkową służbę wojskową, w 1936 remilitaryzują jednostronnym aktem nad Renie i tak dalej. Że w tych warunkach Polska i Czechosłowacja mogły współpracować, to jest bzdura. Nie było takich możliwości. Można się nie zgadzać z polityką ministra Becka, czy to pod względem założeń, czy pod względem taktyki, czy jedno i drugie w stosunku do południowego sąsiada Rzeczypospolitej. Natomiast na żaden sojusz polsko-czechosłowacki nie było szans, bo Czechosłowacja zawarła sojusz ze Sowietami i wcale nie miała możliwości go wypowiedzieć. A więc Polska, oferując swoje poparcie Czechosłowacji, swoją współpracę z Czechosłowacją, musiałaby dołączyć do układu trójstronnego. Do układu trójstronnego, a więc do układu Polska plus Sowiety plus Czechosłowacja. A to byłoby dla nas zabójcze, bo przecież w wypadku wojny Polska stałaby się polem bitewnym, przez które trzeba byłoby przepuścić Armię Czerwoną. Przy okazji Paktu Wschodniego, którą to koncepcję rozważam obszernie, może nawet za obszernie w tym moim tekście, chciałem powiedzieć, proszę Państwa, że nie jest tak, jak mi kiedyś próbował wytłumaczyć, zresztą godny szacunku, historyk rosyjski, że wtedy nie pojawiła się kwestia przemarszu Armii Czerwonej przez Polskę. Właśnie się pojawiła. Pojawiała się w kuluarach. Nie była przedmiotem formalnych żądań, ale się pojawiła. A więc odrzucenie projektu Paktu Wschodniego, który według tego, co pisała, co rozwodziła się w historiografia PRL w niezwykle taki rozwlekły sposób, bujny, bym powiedział, że to była ostatnia szansa ocalenia pokoju, to właśnie była koncepcja, która prowadziła do wydania wyroku na własny kraj. No bo wyobraźmy sobie przemarsz Armii Czerwonej na wypadek wojny, gdyby ten Pakt Wschodni działał. No przecież to oznacza katastrofę. Jest rzeczą szokującą, jeśli ktoś twierdzi,
że trzeba było się na to zgodzić, bo Sowieci i tak weszli 17 września. Czyli to tak, jak, to tak jakby lekarz powiedział choremu pacjentowi, no wie pan, panie jest ciężko chory, może pan popełni samobójstwo, to będzie służba zdrowia będzie odciążona. No przecież tak nie można mówić, to są rzeczy szokujące, haniebne. W publicystyce rozmaitych ludzi ja to słyszę i chciałem to podkreślić jako błąd. Rozwodzę się, proszę państwa, na temat, w tej mojej książce, na temat roku 38, mocno eksponuje mobilizację sowiecką, bo była mobilizacja Armii Czerwonej w zachodnich okręgach we wrześniu 38 roku. I nie mamy, proszę państwa, przekonania bez posiadania dostępu do tajniejszych dokumentów sowieckich, jaka była intencja tej demonstracji siły. Czy chodziło tylko o pokazanie Czechom, aby mogli liczyć na Związek Sowiecki jako sojusznika? Jeśli tak, to pojawia się pytanie, dlaczego zarządzono tę mobilizację dopiero 24-25 września, kiedy Czechosłowacja była już stracona, bo Czechosłowacja już zgodziła się na cesję terytorialną Sudetów, przyjmując tak zwany plan londyński 21 września. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć bez dalszych kwerend Rosji. Pewnie nie jeden czytelnik, który będzie czytał te, zwłaszcza te partie mojego tekstu o stosunkach polsko-sowieckich, spróbuje poszukać czegoś na przykład o takim wydarzeniu jak ustosunkowanie polskiej służby zagranicznej do eksterminacji ludności polskiej w Związku Sowieckim, o czym wszyscy wiemy. Mam na myśli tak zwaną akcję polską, w istocie antypolską. No, zmartwię państwa, ale tych dokumentów jest śladowo mało. Są oczywiście raporty konsularne wskazujące na to, że coś wiedziano, ale wyrażając się znaną metaforą, dyplomaci i konsulowie polscy raczej widzieli drzewa, a nie widzieli lasu. Na przykład konsul w Leningradzie pisze, że 500 osób polskiego pochodzenia z tego miasta gdzieś aresztowano i wywieziono w nocy. Możemy sobie wyobrazić ich los, ale nie potrafi tego połączyć z szerszym jakimś planem. To są wszystko sprawy, które mogą kogoś rozczarowywać, ale historyk jest więźniem źródeł, tak powiem. No nie ma innej opcji. Może napisać tyle, ile pozwalają źródła. A więc o tym jest bardzo skromnie, wspominam jedynie. Chcę jeszcze dodać, że zbrodniarze sowieccy zadbali o przygotowanie odpowiedniej oprawy dla eksterminacji ludności polskiej. No między innymi takim aktem jak jednostronne zażądanie redukcji placówek konsularnych ZSRR. I rząd polski się musiał zgodzić, bo przyszło żądanie, że w przeciwnym razie Związek Sowiecki zerwie jednostronnie konwencję konsularną wynegocjowaną jeszcze przez Ludwika Darowskiego, którego tam wysłał premier Grabski w 24 roku. Zerwanie konwencji konsularnej dawałoby Polsce duże niekorzyści, no bo oznaczałoby brak jakiegokolwiek personelu konsularnego tamże, a dla Sowietów niespecjalnie by to chyba było niekorzystne. Wywiad sowiecki, wykorzystując tutaj mniejszości narodowe i ruch komunistyczny, prowadził penetrację naszego kraju w sposób dogłębny i bez placówek konsularnych by mógł się obejść. No i wreszcie, proszę państwa, mamy rok 39 i tu się muszę przyznać, że nie wnoszę nic specjalnego do moich wcześniejszych naświetleń paktu Ribbentrop-Mołotow z punktu widzenia Polski. Strona polska postępowała tak, jak postępowała. Nie da się powiedzieć, że Polska znała treść tajnego protokołu. Nie znała. Strona polska nie znała tego tekstu. Ze sceptycyzmem podchodzę do tezy, którą kiedyś wypowiedział Łojek, że wszyscy wszystko wiedzieli, tylko nie Polacy. To jest bzdurą oczywiście, tak nie było. Owszem, Francuzi i Amerykanie zdobyli, a także Włosi zdobyli konkretne informacje na ten temat, które na pewno były celowymi niedyskrecjami.
oraz efektem misji specjalnej Hansa von Herwarta, który z własnej inicjatywy Amerykanom tę wiadomość przekazał. Podkreślam na nowo, wypowiedziałem się już na ten temat wielokrotnie, że w moim przekonaniu nawet wiedza o pakcie Ribbentrop-Mołotow z góry nie mogła niczego zmienić. Na kapitulację wobec Niemiec nie było już nawet szans, bo Hitler już nie oczekiwał przyjęcia jego żądań. Dążył do wojny. Oczywiście kapitulując w taki sposób jak prezydent Haha, czyli oddać kraj w opiekę niemiecką, można było zawsze, nawet jeszcze w nocy z 31 sierpnia na 1 września. Tyle tylko, że na to nie było ani przyzwolenia narodu, ani w ogóle taka myśl nie zaświtała w głowie jakiegokolwiek wyższego urzędnika państwowego Rzeczypospolitej, nie wspominając już o Becku. Co wprowadzam, może małą modyfikację jedynie w stosunku do wcześniejszych moich wypowiedzi na temat paktu Ribbentrop-Mołotow. No mówię, proszę Państwa, o tym, że są jednak dokumenty świadczące o wielkim niepokoju o los Polski ze strony Becka z ostatnich dni pokoju. Mam na myśli sam moment ogłoszenia paktu Ribbentrop-Mołotow, zapowiedzi jego podpisania, zapowiedź jego podpisania, która przyszła 22 sierpnia. Mamy to potwierdzone w kilku telegramach szyfrowych ambasadora brytyjskiego do Foreign Office. Ambasador brytyjski nazywał się Kennard. Oraz mamy to naświetlone w notatkach ambasadora Józefa Lipskiego, który wprawdzie był w Berlinie, ale dwukrotnie w sierpniu był wzywany do Warszawy po instrukcje ustne. Czyli minister wzywa ambasadora, by mu udzielić instrukcji ustnych, nie polegając na szyfrowym telegramie instrukcyjnym zawierającym 3-4 zdania, a nawet i 10 czasami. No więc mówiąc krótko, tu raczej w niewielkim stopniu wprowadzam ten wątek niepokoju, który coś mówi. Mam jednak do końca przekonanie, że Józef Beck raczej obawiał się nie o to, że będzie rozbiór, tylko o to, że pokoju się już uratować nie da, że wojna jest pewna, bo Stalin zapalił Hitlerowi zielone światło do wojny, co zresztą w pełni odpowiada intencjom sowieckiego dyktatora, których to intencji minister Beck znać nie mógł, a które to intencje są tak dobitnie wyrażone w dzienniku szefa Międzynarodówki Komunistycznej Dymitrowa. Mam na myśli notatkę z 7 września, gdzie Stalin wyraża wielkie zadowolenie, że upadnie państwo polskie, będzie choć jeden kapitalistyczny kraj mniej, a socjalizm będzie poszerzony na nowe obszary i na nowe narody. No wydaje mi się, że te intencje, to jest właśnie, proszę Państwa, paradoks, może zmierzając do końca to jeszcze powiem, paradoks wielki, bo jak sobie poczytamy i poddamy analizie, nawet pobieżnej analizie, nie potrzeba specjalnie głębokiej, wypowiedzi ministra Becka i jego współpracowników na temat systemu sowieckiego i na temat zasad polityki sowieckiej, to są one tak realistyczne, że można na seminarium naukowym je dzisiaj, że tak powiem, rozwiesić na ścianach i kazać się uczyć studentom na pamięć. Tymczasem paktu Ribbentrop-Mołotow i taktycznego zbliżenia Berlin-Moskwa nie przewidziano jednak. I to jest paradoks. Proszę Państwa, no, nie będę omawiał podobnie relacji z mocarstwami zachodnimi, może bardzo krótko. Jak Państwu wiadomo, Józef Beck jest uważany za frankofoba i anglofila. Czy to jest prawda? No moim zdaniem nie do końca. To znaczy mamy do czynienia z całą pewnością z polityką, która prowadzi jednoznacznie do powiedzenia Francuzom: jesteśmy aliantami, ale wy nam nie możecie dyktować, co jest naszą racją stanu. Znamy to dzisiaj bardzo dobrze chyba nasze państwo na własnej skórze, kiedy mamy taki, a nie inny wizerunek zewnętrzny i mamy takie, a nie inne próby interwencji w nasze wewnętrzne sprawy dzisiaj. A więc to nie jest tak, że Francja proponuje pakt wschodni, który jest bardzo dobry dla Polski. Polska ma go wziąć w dobrodziejstwem inwentarza i następnie wpuścić Sowietów na swoje terytorium. Więc Beck próbował Francji to wytłumaczyć. I to nieważne, czy partnerem Becka był Barthou, wybitny polityk zresztą, czy arcykontrowersyjny jego następca Laval, czy niesłusznie wysoko oceniany Delbos,
czy źle oceniany, bardzo pokrętny w charakterze Bonnet. Kurs był jeden. Trzymamy się sojuszu, ale Francja nie może nam dyktować własnej racji stanu. Jeżeli to ktoś nazywa frankofobią, niech mu będzie. Ja nie będę go uczył, jak powinien się wysławiać, ale wydaje mi się, że to nie jest to samo. Beck nie był frankofobem. Był przywódcą polityki, kierownikiem polityki polskiej, która była polityką nie mającą nic sprzecznego z zasadami sojuszu z Francją i była polityką oporu wobec tendencji do jej uprzedmiotowienia, do uprzedmiotowienia własnego kraju, w tym wypadku Polski, na arenie międzynarodowej. No a to, że był anglofilem, jest oczywiste i to, że przecenił Wielką Brytanię, też jest oczywiste. Tego się nie da ukryć. Nie ma w moich wysiłkach żadnych intencji upiększania obrazu rzeczy. Założenie Józefa Becka, że przystąpienie Wielkiej Brytanii do wojny oznacza rozstrzygający krok ku naszej pomyślności, było błędne. Ale czy można było prowadzić inną politykę, to się okazuje, jak dla mnie, pytaniem bez odpowiedzi. Ja na to pytanie nie znam odpowiedzi. Chętnie bym taką wypowiedź usłyszał. Ci, którzy mówią, że trzeba było stać się wasalem Hitlera, mnie oczywiście nie przekonali, nie przekonują i nie przekonają. I na koniec, proszę Państwa, czy polska polityka zagraniczna była polityką równowagi? Tak, była polityką równowagi. Linia 26 stycznia 1934 roku w stosunkach z Niemcami była komponentem i warunkiem polityki równowagi, ale polityka równowagi była. To, że stosunki polsko-sowieckie w latach 32-33 były lepsze niż stosunki polsko-niemieckie, realizowana konsekwentnie i polegała na tym, że nie może Polska zaciągnąć żadnych zobowiązań na rzecz Berlina przeciwko Moskwie i vice versa. Jeżeli zrezygnujemy z pojęcia polityki równowagi, a są tacy historycy, którzy to doradzają, nie potrafimy wówczas, nie będziemy potrafili wytłumaczyć w ogóle, o co chodziło w polskiej polityce zagranicznej. No bo skoro Polsce miało chodzić tylko o to, by utrzymać linię 26 stycznia 1934 roku w stosunkach z Niemcami, to sondażowe oferty w sprawie przystąpienia do paktu antykominternowskiego z 1937 roku Polska powinna przyjąć. Przecież nic by tak nie służyło pogłębieniu stosunków polsko-niemieckich, jak właśnie przystąpienie do paktu antykominternowskiego, a w dodatku pakt antykominternowski nie był sojuszem i do bardzo niewielu rzeczy zobowiązywał. A jednak ofertę odrzucono, niemiecką, w trosce o politykę równowagi. A więc polityka równowagi jest kamieniem węgielnym i kluczem do zrozumienia polityki zagranicznej, w ogóle dyplomacji i polityki polskiej. I na koniec chcę wyrazić zdziwienie, że są historycy polscy, bo o cudzoziemskich tu nie biorę pod uwagę, którzy mają opór przed przyjęciem pojęcia polityki równowagi. A czasami sugerują, że ci, którzy go używają, czynią to na wyrost, czy też w celach apologetycznych. Nie. Nie ma u mnie ani tendencji apologetycznej, ani działania na wyrost. Polityka równowagi istniała, opisywała rzeczywistość i była kanonem, od którego Polska nie odstąpiła. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za interesujące przedstawienie postawy Józefa Becka, jego polityki i jego dylematów, przed którymi stawał. Ja powiem tak, moim zdaniem biografistyka w ogóle to jest fascynująca dziedzina pisarstwa historycznego, ponieważ tu stykamy się nie tylko z dokumentami czy z anonimowymi procesami historycznymi, ale mamy do czynienia z człowiekiem żywym, z krwi i kości, który jest dla nas swego rodzaju księgą, z której możemy wyczytać tak wiele na temat nie tylko jego losów i jego decyzji, ale również epoki, w której mu przyszło żyć. Więc to na pewno jest bardzo, bardzo interesująca formuła pisarstwa historycznego. I właśnie moje pytanie, mimo że już pan wspominał o tym, moje pytanie, co nowego ta właśnie książka, ta biografia Józefa Becka może nam powiedzieć o Józefie Becku jako o człowieku,
może o jego życiu prywatnym, mimo że wiem, że to nie stanowiło zasadniczego zagadnienia, zasadniczej treści tej pracy. Cóż, tak jak powiedziałem, ta osobowość ministra Becka bardziej była przedmiotem rozważań mojego partnera przy pisaniu tej książki, czyli profesora Wołosa. Myślę jednak, że taka sylwetka z całej tej książki da się łatwo wytworzyć, da się stosunkowo prosto ująć. Przede wszystkim ja myślę, że mocniej niż dotychczas podkreślamy w tej książce takie fakty z choćby życia publicznego słabo znane, a mianowicie forsowanie Józefa Becka przez marszałka Piłsudskiego. To było także ku niezadowoleniu kół z najbliższego otoczenia marszałka Piłsudskiego. Józef Beck naprawdę był forsowany. To jest fakt widoczny i przyszły minister spraw zagranicznych znajdował gorące nie tylko poparcie, ale też przekonanie o swoich wysokich kwalifikacjach u marszałka Piłsudskiego. Myślę, że bardzo ważne jest ukazanie służby legionowej i także w misjach na wschodzie, które Józef Beck podejmuje, o czym nie będę tu szerzej mówił. To jest rok 1918, był wtedy w Rosji. To są wszystko działania związane z akcją na wschodzie prowadzoną przez POW. To są sprawy, które były bardzo słabo znane i zostały rozpoznane źródłowo. Jest na pewno rzeczą ważną ukazanie tych rodzinnych i domowych, nazwijmy to, klimatów młodości i dzieciństwa ministra Becka. Ten czas, kiedy Józef Adolf Beck, czyli jego ojciec, przenosi się do Galicji, to wszystko jest pokazane w tej książce bardzo solidnie. Środowisko rodzinne, domowe, cały ten klimat Galicji, związany też z osobistymi znajomościami, przyjaźniami jego ojca z tamtego czasu. Tam się pojawia i zwłaszcza brat, czyli stryj Józefa Becka, Dionizy Beck. Tam się pojawiają ważne postaci naszej kultury i historii, że wspomnę tylko dwie, Stanisław Witkiewicz, doktor Tytus Chałubiński, ale też trzecią może wspomnę, brat Albert Mielowski, bywał w domu u nich zakopanym. Jak wiadomo, Albert Mielowski umiera w 16 roku, prawda? Boże Narodzenie w 16 roku, a więc to jest jeszcze czas, kiedy jest aktywny i działa. To są rzeczy słabo znane do tej pory. Jakim natomiast był człowiekiem, panie profesorze? Ja myślę, że był człowiekiem przede wszystkim był politykiem w mundurze, a nie wojskowym, który przeszedł do polityki. Był politykiem w mundurze. Był politykiem w mundurze, to jest oczywiste. Był człowiekiem, który wyszedł z wojska oczywiście z określonymi nawykami. To choćby jak jednoosobowe decydowanie, wydawanie rozkazu, to były rzeczy, które w jakiejś mierze przeniósł też i do armii, przepraszam, z armii do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale prawdę powiedziawszy przystępował do służby w wojsku jako człowiek o ambicjach politycznych i te ambicje polityczne zrealizował na stanowisku ministra spraw zagranicznych.
Wiele się nauczył oczywiście w zakresie wnikania w myśl, tak to może ujmę niezbyt zgrabnie, w zakresie wnikania w myśl marszałka Piłsudskiego w czasie, kiedy był osobą mu najbliższą w służbie w ministerstwie. To był okres przygotowawczy, to było preludium służby wyżej, pójście na wiceministra, a potem na ministra. No myślę, że nie można zaprzeczyć, że znał świat, aczkolwiek nie było mu dane na przykład, i to można uważać za mankament, pozwolę sobie na taki pogląd, nie było mu dane przebywać dłużej na Zachodzie. Pojawia się plotka pewnego dnia i właśnie chyba w kategoriach plotki to trzeba traktować, że marszałek Piłsudski planował powierzyć mu stanowisko ambasadora Paryżu bądź Londynie, by potem poszedł na ministra. Do tego nie doszło. A więc nie miał okazji dłużej żyć na Zachodzie. Był to człowiek raczej mało w tej materii doświadczony, to jest fakt. Po takiej misji ambasadorskiej, nawet krótkotrwałej, powiedzmy kilkuletniej, wnosiłby nowe doświadczenie. Tego nie miał. Posiadał jako człowiek niewątpliwie, tak jak już powiedziałem, inteligencję pozwalającą na kapitalne skróty w powiedzeniu tego, w mówieniu o tym, co wymaga czasami dłuższych wywodów. Tym sobie zdaje się zjednał marszałka Piłsudskiego w sposób dodatkowy. Nie tylko osobistą wiernością, ale jeszcze tym. Czy był człowiekiem podejmującym decyzję zawsze jednoosobowo, nie miałbym w tej sprawie tak jednoznacznego zdania. Radził się swojego otoczenia. Na pewno był człowiekiem, któremu bardzo przyświecała myśl, że jest ostatnią instancją w materii polityki zagranicznej, ale przecież najistotniejsze rzeczy musiał uzgadniać choćby z marszałkiem Śmigłym, bo pozycja tego ostatniego rosła, o czym dobrze wiemy. Ale też w drobnych, szczegółowych sprawach radził się, na przykład mając świadomość, że Jan Szembek jest bardziej doświadczonym dyplomatą, bo jest starszy i służył w austro-węgierskiej służbie zagranicznej. Więc kiedy na przykład umarł papież Pius XI, radził się, jak należy to potraktować. Kto telegrafuje do Rzymu? Więc Szembek mu doradził, że pan prezydent Rzeczypospolitej do kardynała sekretarza stanu Pacellego, minister Beck również do kardynała jako minister zagranicznych drugi telegram, a marszałek Śmigły jak chce. Marszałek Śmigły ma wolną rękę. Albo inny przykład. Hitler obchodzi 50. rocznicę urodzin 20 kwietnia 1939. No i teraz jest pytanie. To jest już kwestia zerwania z Niemcami przesądzona, które się dokonało w ostatnich dniach marca. Czy należy posłać delegację na urodziny Hitlera, czy zignorować to? Szembek doradził, że delegacji specjalnej nie wysyłamy, powodu takiego nie mamy, ale powinien ambasador Józef Lipski na to się udać, życzenia mu złożyć i stać na trybunie przyjmującej defiladę w Berlinie, na Unter den Linden. Więc Józef Beck radził się jak najbardziej. Nie jest tak, że w każdej sprawie uważał się za mądrzejszego niż ktokolwiek, ale był ostatnią instancją niewątpliwie w sprawach kluczowych. Dziękuję bardzo. I drugie pytanie związane ściśle z tymi biograficznymi, czy z biografistycznymi aspektami niniejszej pracy, mianowicie o relacje między opisywaną postacią, bohaterem książki, a autorem. Często bywa tak, że w trakcie pisania biografii autor zaczyna się fascynować w mniejszym czy większym stopniu autorem, bohaterem swojej biografii. Co więcej, niektórzy teoretycy biografistyki twierdzą, że powinien wejść w taką specjalną relację emocjonalną, psychiczną z bohaterem swojej książki, tak aby móc współodczuwać z nim, aby lepiej go poznać i w ten sposób lepiej opisać w biografii. I teraz pytanie, bo czy czuł pan profesor, że taka fascynacja powstawała w pana przypadku osobą Józefa Becka? I oczywiście drugą zasadą teorii biografistyki jest to, że trzeba zachować krytycyzm.
A więc proszę powiedzieć, czy zauważył Pan w trakcie pisania tej biografii zmianę swojego stosunku do Józefa Becka, zarówno w aspekcie tym pozytywnym, fascynacji, jak i negatywnym, czyli krytycznym? Cóż, no to jest tak, że z całą pewnością muszę mieć świadomość, iż jestem traktowany jako jeden z głównych, czy główny nawet w Polsce obrońca ministra Becka i jego polityki zagranicznej. Ale muszę powiedzieć, że to nie jest tak, iż przystępowałem kiedykolwiek do pisania czegokolwiek na ten temat w myśl zasady, że oto polityka zagraniczna prowadzona w tym czasie jest najlepsza z możliwych, nie mająca alternatywy, w związku z tym do tej tezy należy dostosować źródła. To byłoby zaprzeczenie jakiegokolwiek warsztatu, no jakichkolwiek właściwie kwalifikacji historyka. Nie mam wrażenia, aby ktokolwiek miał podstawy mi to zarzucić. W książce tej znajdzie się sporo także i krytycznych uwag o Józefie Becku. Wspomniana choćby kwestia niepotrzebnego uwikłania się w deklaracje dla krajów bałtyckich o charakterze gwarancyjnym z Sowietami. Bardzo słabe wyczucie spraw Kościoła katolickiego. Józef Beck jako człowiek, który przeszedł, jak wiemy, do obrządku kalwińskiego, aby wziąć ślub z drugą żoną, odczuwał do Kościoła, delikatnie mówiąc, określone animozje. Znalazłem nawet skandaliczne stwierdzenie, które cytuję, jak w 1936 roku ambasador Skrzyński, no to tam ambasador wzorowy, fenomenalny ambasador przy Watykanie, Władysław Skrzyński, pisze, że jest jubileusz święceń biskupich Piusa XI i byłoby Ojcu Świętemu miło, był u nas nuncjuszem w 20 roku, gdyby liczna delegacja księży dostała ułatwienia paszportowe, nie musiała opłacać tego i przyjechała do Rzymu. A Józef Beck mu odpowiedział: panie ambasadorze, ja nie zajmuję się ułatwianiem organizacji wycieczek. Beck. No więc podkreślam to jako rzecz negatywną, nie będę tego ukrywał. Negatywne było z całą pewnością, ja to podkreślam, nadmierne przecenianie możliwości polskich sił zbrojnych. Tu jednak mamy wielki problem źródłowy. Nikt nigdy i nigdzie nie odnalazł i nie pokazał jakiegokolwiek źródła poświadczającego na papierze rozmowy Becka ze Śmigłym Rydzem. A Śmigły Rydz musiał go jakoś informować o stanie polskiej armii. Pisze Weinstein w swoich papierach, a raczej, przepraszam, w papierach Weinsteina, Jana Weinsteina w Nowym Jorku, które ja cytuję w biografii, znajduje się notatka ambasadora Lipskiego, jak Beck mówi w sierpniu 1939 roku, że w razie próby bombardowań Warszawy 100 ciężkich armat polskiej armii będzie broniło nieba nad stolicą. No jest to bzdura. Ale skąd to pochodzi? No pewnie ze sfer wojskowych. Zdaje się, nadmiernie ufał tu Józef Beck. Więc ja od tych rzeczy nie stronię. W książce każdy to znajdzie. Natomiast chcę podkreślić z całą mocą: nie zamierzam zmienić poglądów ani na jotę w kwestiach fundamentalnych. Polityka równowagi była i nie miała alternatywy. Alternatywą była kapitulacja wobec wrogów. I koniec, kropka. A to, że wrogowie z nami się rozprawili, to nie jest wytłumaczenie konieczności porzucenia polityki równowagi bądź jej nieprowadzenia. Jeszcze raz wracam do metaforycznego określenia z lekarzem i pacjentem. Jeśli on jest ciężko chory pacjent, to lekarz nie może mu doradzać samobójstwa. Powinien podjąć jakieś leczenie, na ile możliwości pozwalają. Dziękuję bardzo. I kolejne pytanie. Mianowicie
o wpływ polityki Józefa Becka na sytuację międzynarodową. Czy w ogóle ta jego polityka miała wpływ na tę sytuację? Jeśli tak, to w jakich okresach, w jakich momentach historii Europy międzywojennej? No, mnie się wydaje, że polska polityka równowagi miała swoje międzynarodowe znaczenie i to całkiem poważne, aczkolwiek z jednym zastrzeżeniem. Polska nie posiadała środków skutecznego oddziaływania na priorytety polityki zagranicznej czterech kluczowych państw europejskich. Polska nie mogła Sowietom wytłumaczyć, że dobrze by było, aby zaakceptowali polską politykę równowagi, bo ona nie jest przeciwko nim skierowana i nie była przeciwko nim skierowana, o czym doskonale wiemy. Polska nie mogła wytłumaczyć Hitlerowi, że sąsiedztwo pokojowe z Polską jest też w interesie Niemiec. Pamiętajmy, że Hitler nie okazał się skutecznym politykiem. Wywołał wojnę, która się zakończyła dla Niemiec wielką tragedią. Pamiętajmy o tym i pamiętajmy też o tym, że Józef Beck to mówił w 1939 roku. Dla Polski z tego nic nie przyszło, ale ta wizja klęski Niemiec, jeśli rozpęta Hitler II wojnę światową, nie była Beckowi obca. I to w ostatnich miesiącach pokoju. Ale Polska nie mogła wytłumaczyć niemieckiemu dyktatorowi, że teoria Lebensraumu jest Niemcom niepotrzebna. Notabene warto wiedzieć, ci, którzy dzisiaj opowiadają o potrzebie współpracy z Niemcami w systemie politycznym Europy Środkowej, ci nie rozumieją najczęściej, że Niemcy nie dążyły do zdobycia sobie możliwości urządzenia Mitteleuropy, tylko szły po Lebensraum. O ile w niemieckiej Mitteleuropie istnieje możliwość egzystencji jakiegoś uzależnionego od Berlina państewka polskiego, to w Europie niemieckiego Lebensraumu na wschodzie takiego miejsca oczywiście nie ma. Polska w 1939 roku nie mogła zdobyć neutralności. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, bo leży tu, gdzie leży geopolitycznie. Ale wracając do przerwanej myśli, Polska nie mogła też oddziaływać na priorytety mocarstw zachodnich, bo nie była w stanie. Polityka zagraniczna Polski mogła być taka albo inna, natomiast mogła bardzo niewiele w dążeniu do na przykład wyperswadowania stronie brytyjskiej, że polityka appeasementu jest krótkowzroczna i nieskuteczna. To dopiero Brytyjczycy w swoich memorandach sztabowych i dyplomatycznych w 1940 roku doszli do wniosku, że polityka appeasementu była błędem. Sami. Polska im tego powiedzieć nie mogła. Skutkowałoby to wzruszeniem ramion i odpowiedzią, czym Wielka Brytania ma walczyć, skoro musi się dozbroić. W najlepszym razie takie byłoby wytłumaczenie. A jeśli chodzi o Francję, biernie podążała za Anglią. To, co mówi Londyn, mówił Paryż i właściwie od 1936 roku nie było żadnej próby samodzielnego głosu Paryża. A więc odpowiadam na to pytanie stwierdzeniem kategorycznym, że Polska nie mogła, prowadząc jakąkolwiek politykę, skutecznie oddziaływać na wybór kierunku polityki zagranicznej w Moskwie, Berlinie, Paryżu i Londynie, ale to nie jest wina Polski czy Becka, tylko to jest funkcja realiów międzynarodowych. Nie byliśmy mocarstwem, choć się niektórym śniło to marzenie. Byliśmy państwem średnim, choć położonym geograficznie w centrum Europy, to jednak należącym do tak zwanej Europy Wschodniej, czyli Europy drugiej, jak mówiono przed wojną. Natomiast nie jest tak, że polityka równowagi była bez znaczenia dla regionalnego układu sił. Polsko-niemiecka deklaracja o nieagresji zablokowała penetrację Sowietom w Europie Środkowo-Wschodniej. Penetrację Sowietom. Jestem przekonany, że miał rację historyk niemiecki Hilgruber, nie żyjący już, że przedmiotem aspiracji Stalina nie było jakieś mityczne rozszerzenie rewolucji światowej, przepraszam, wywołanie rewolucji światowej.
bo to nie było takie proste. Chodziło o energiczne, skuteczne wkroczenie do Europy Środkowo-Wschodniej, aby tu stworzyć dla Związku Sowieckiego strefę wpływów. I Sowietom się to udało jedynie w przypadku Litwy. Litwa była narzędziem Sowietów, niestety. Nie w pełni, ale wyraźnie jednak skłócona z Polską Litwa. I narzędziem Sowietów w dużym stopniu była Czechosłowacja po 1935 roku. Ale dalsza penetracja Sowietów w Europie Środkowo-Wschodniej została udaremniona. A udaremnienie to dokonało się za sprawą odrzucenia przez Polskę Paktu Wschodniego. Dalej, polska polityka równowagi miała wielkie znaczenie dla przetrwania pewnej ogólnej stabilizacji w regionie. Wyobraźmy sobie, że Polska nie prowadzi polityki równowagi, tylko przechodzi na stronę Sowietów albo Niemców. No, przejście na stronę Sowietów byłoby bardzo ciężko wykonalne, pewnie niemożliwe, ale teoretyzujemy. No to mamy normalnie olbrzymie pogorszenie stanu stosunków międzynarodowych w naszym regionie i właściwie preludium wojny. A tak polityka równowagi przynajmniej przez pewien okres czasu umożliwiała Polsce przedłużenie niepodległej egzystencji. Przedłużenie pokojowej egzystencji było skutkiem polityki równowagi. No właśnie, a tu się nasuwa takie naturalne pytanie. Przepraszam, powiedzieć pokojowej i niepodległej egzystencji. Tak, tu się nasuwa takie naturalne pytanie, czy w takim razie nie było alternatywy dla działań Józefa Becka zarówno w przypadku polityki równowagi, jak i potem jego kroku w latach 1938-1939, pańskim zdaniem? Panie profesorze, jeśli chodzi o politykę równowagi co do orientacji strategicznej, takiej alternatywy ja nie dostrzegam. To znaczy alternatywą byłoby przyjęcie formuły zbiorowego bezpieczeństwa z udziałem Sowietów wedle pomysłu francusko-sowieckiego. A więc Polska porzuca politykę równowagi i przechodzi do Paktu Wschodniego, tak jak on był zaproponowany w 1934, wznowiony w 1935 i potem jeszcze sondażowo wznawiany. Drugą opcją alternatywną było pójście w kierunku, jak to mówi się ładnie po niemiecku, Arbeitsgemeinschaft, czyli roboczej wspólnoty z Niemcami. To proponował Władysław Studnicki w swojej książce z 1935 roku. To mówili niektórzy publicyści konserwatywni, tacy jak Stanisław Mackiewicz czy Adolf Bocheński. Idziemy więc z Niemcami, najpierw na Czechosłowację, potem na Sowietów. Z tym, że ci, którzy to mówili, w 1939 roku się właściwie z tego wycofali, odczuwając gigantyczną dysproporcję sił i bezceremonialne traktowanie wszelkich partnerów przez Niemcy. A więc jeśli się uczciwie chce porozmawiać choćby o Studnickim czy Adolfie Bocheńskim, należy o tym powiedzieć, że w 1939 roku nawet i oni zwątpili to poważnie w swoją koncepcję polsko-niemieckie Arbeitsgemeinschaft. Zwłaszcza mam tu na myśli Adolfa Bocheńskiego i jego list z czerwca 1939 roku, który kiedyś opublikowałem, a był to list do jednego z wyższych urzędników MSZ-u. Natomiast kiedy mnie pan pyta o stanowisko w 1938, a więc wymuszenie cesji Zaolzia w drodze ultimatum, no to oczywiście możemy sobie to wyobrazić tak, że Polska prowadzi politykę równowagi, ale tego nie robi. Jest oczywiście pytanie, co by nam to dało. Zaolzie byłoby okupowane wtedy przez Niemców, wcześniej czy później, i byłoby prawdopodobnie zaoferowane do zwrotu Polsce w zamian za przyjęcie żądań skutkujących wasalizacją. Więc co by nam to dało? Pewnie no i pod względem wizerunkowym byłoby lepiej, gdyby Polska tego Zaolzia nie odbierała w tych okolicznościach. Więc na pytanie, czy jestem sobie w stanie wyobrazić kurs polityki równowagi bez akcji antyczechosłowackiej w 1938 roku, odpowiadam, że tak. Natomiast nie wyobrażam sobie już przyjęcia zaproszenia mocarstw zachodnich, bo takie zaproszenie było,
aby Polska przystąpiła do konsultacji i do protestu dyplomatycznego w Berlinie przeciwko niemieckiej akcji antyczechosłowackiej. No bo gdyby Beck poszedł w tym kierunku, mamy wtedy zerwanie z Niemcami, mamy konflikt z Niemcami, a potem zapewne przyszłoby, zresztą przyszło takie zaproszenie sondażowe, aby Polska nawiązała współpracę z Sowietami. A więc byłoby to zniweczenie polityki równowagi. Tak to widzę. No właśnie, jeszcze wrócę do tych kwestii, które panowie jako autorzy popieracie, tych decyzji Becka, które popieracie w książce, właściwie większość decyzji bronicie, ale tu wymieniał pan profesor też takie, które są dla pana nie do przyjęcia czy kontrowersyjne, decyzje Becka. Jeszcze wrócę do polityki równowagi. Czy można by tak podywagować troszeczkę? Czy nie można by w pewnym sensie oskarżyć Józefa Becka, że zbyt kurczowo trzymał się tej idei, skoro sam jej twórca, czyli Józef Piłsudski, przewidywał jej krótkotrwałą skuteczność na kilka lat? Czy może winą Becka było to, że nie próbował szukać innych alternatywnych rozwiązań, z których zresztą słynął Piłsudski, który zawsze kilka wariantów starał się przygotowywać w jakiejś dziedzinie. Czy może właśnie tutaj dały o sobie znać jednak ograniczone horyzonty intelektualne Becka jako polityka, jako człowieka? Tak bym nie sądził. Jeżeli natomiast ktoś uważa, że Józef Piłsudski był większego kalibru mężem stanu niż Beck, no to się oczywiście zgadzam z tym. Tego ja nie kwestionuję. Józef Piłsudski to jest format właściwie ponadczasowy i tu nie ma dla mnie żadnych wątpliwości. Natomiast na co można było zamienić politykę równowagi? Nie możemy pójść w dywagacje całkowicie księżycowe, prawda? No bo pójście w dywagacje księżycowe, no to nic nie wytłumaczymy, niczego nie przedstawimy. Kiedyś pewien student, który nie za wiele, zdaje się, jeszcze poznał historii, zapytał mnie, a czemu Józef Beck nie próbował zbliżyć się do Stanów Zjednoczonych? No więc odpowiedziałem mu, no nie dało się niestety, proszę pana, no nie dało się. Stany Zjednoczone miały bardzo, bardzo, że tak powiem, specyficzny stosunek do Europy i właściwie to mało je interesowało, co tu się działo. A jeśli już, to może by się ruszyły z jakąś pomocą gospodarczą Francuzom lub innemu państwu zachodniemu w stanie kryzysu. A więc nie możemy w tym kierunku pójść. Musimy wybierać pośród tych możliwości, które były. Jeżeli odrzucimy koncepcję, która się streszcza w formule zbiorowego bezpieczeństwa i odrzucimy formułę polsko-niemieckie Arbeitsgemeinschaft, nie zostaje już nic dla mnie. Dla mnie nie zostaje nic. Zgadzam się z tym stwierdzeniem, że marszałek Piłsudski słynął z tego, że ma kilka opcji alternatywnych, ale jak działałby w latach 30., gdyby pożył dłużej i w jego rękach spoczywał kurs polityki zagranicznej? Odpowiedzieć nie potrafimy. Powiem tak, historyk, który by znalazł jakiś dokument, ale wiarygodny, niesfingowany, niesfałszowany, niestworzony w oparciu o wyrwanie cytatów z kontekstu, tylko naprawdę autentyczny i naprawdę instruktywny, który by tłumaczył, jak marszałek Piłsudski wyobrażał sobie politykę polską w sytuacji epizmentu, rosnącej potęgi Niemiec i wrogości Sowietów, to za ten dokument należałoby wznosić mu pomniki. Ale na szczęście, bądź na nieszczęście, nikt takiego dokumentu nie znalazł. Gdyby w tym dokumencie były takie wskazania, byłoby to rewelacyjnym oświetleniem nowych możliwości historiografii. Wiemy tylko to, co wiemy z jednostronnej relacji Becka. Jest to tak zwany ustny testament marszałka Piłsudskiego i polega on na udzielonych mu wskazówkach z ostatnich dni życia polskiego przywódcy, a te wskazania są dwa. Musicie utrzymać porozumienie z Niemcami i obydwa układy o nieagresji najdłużej jak to możliwe. Musicie za wszelką cenę utrzymać sojusz z Francją i próbować w to wciągnąć Anglię.
innych wskazań nie ma. A jeśli były, no to możemy teoretyzować i powiedzieć, że na przykład były, ale Beg ich nie przekazał potomności, a notatki żadnej nie sporządzono. Ja jednak, czytając wspomnienia ministra Beka kilkakrotnie, te dyktowane w Rumunii, mam przekonanie o ich aż nadmiernej prawdomówności. Aż nawet bym powiedział, że Józef Beck słabo się broni, bo jako polityk, który relacjonuje swoje decyzje po latach, mógłby to wszystko upiększyć, jak choćby Churchill zrobił II wojnę światową, jakże to wszystko upiększył, prawda? Swoją osobę wywyższył, a Józef Beck tego nie robi. Przedstawia to wszystko tak, jak mniej więcej jego zdaniem było i oczywiście się myli, są takie miejsca, że się myli. Są takie miejsca, kiedy myli się na przykład co do daty albo godziny. Na przykład to, że złożył Francji 7 marca 1936 roku deklarację wierności sojuszniczej, on pisze, że to zrobił rano. Nie zrobił tego rano, tylko po południu. A to jest ważne, bo po południu już obradowała Rada Ministrów w Paryżu, a rano jeszcze były jakieś wahania. Więc jest to istotne, ale to są szczegóły. Natomiast zafałszowań celowych, widocznych, ja w tych wspomnieniach nie widzę i dlatego przyjmuję, że jeżeli by były jakieś wskazówki Józefa Piłsudskiego idące jeszcze dalej, byłyby wyjawione. Innych źródeł nie mamy. Jak powtarzam, jeśli ktoś takie dokumenty by znalazł i ogłosił, a były wiarygodne, nie polegały na oszustwie lub manewrze cytatem, zasłużyłby na pomnik. Tak, no panowie tu podkreślacie w książce, że Józef Beck znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji, właściwie można przypuszczać, że i bezalternatywnej, ale jest też faktem, że wokół jego osoby powstała czarna legenda, tak, że był i jest jednym z najbardziej krytykowanych polityków obozu sanacyjnego. Jak pan sądzi, dlaczego? No wie pan, to jest pytanie, które wymaga jednego uściślenia. Czy chodzi o czarną legendę wewnątrz, czyli będącą efektem bardzo ostrej wtedy, że użyję modnego określenia dzisiaj, wojny polsko-polskiej, która nie była tak wściekła jak dzisiaj, ale też była, na mniejszą skalę jednak, ale była, większe było poczucie dobra wspólnego niż dzisiaj po obu stronach barykady, ale jednak zjawisko wojny polsko-polskiej było. Czy też mówimy o czarnej legendzie na arenie międzynarodowej, która była podsycana, fabrykowana i przedłużana w swym żywocie przez naszych nieprzyjaciół. To są dwie rzeczy. Jeżeli pytanie dotyczy obydwu tych wymiarów, no to mogę pokrótce odpowiedzieć na to. No, co do tej legendy krajowej, czarnej rzeczywiście, była ona narzędziem walki politycznej wewnętrznej. Ja już właściwie odpowiedziałem na pytanie o jej genezę. Była to część wojny polsko-polskiej, a w tej wojnie polsko-polskiej Józefowi Beckowi przypadł epizod bardzo w sumie tragiczny. Pełnił on funkcję faktycznego szefa rządu w czasie aresztowań posłów i ich przewiezieniu do Brześcia. Są nawet opinie relacyjne, nie z pierwszej ręki, ale relacyjne, że Józef Beck to wszystko nadzorował. To na pewno jest rana w polskiej historii, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, bo do Brześcia nie pozamykano tylko rotowców ukraińskich i innych przestępców, ale także no, choćby męża stanu Witosa, posłów socjalistycznych Libermana i Ciołkosza, tego pierwszego pobito, traktowano w sposób upokarzający i tak dalej. To na pewno podsycało czarną legendę ministra Becka, zresztą pisze o tym ciekawie profesor Wołos. Dochodzi do tego sprawa niepopularnej polityki zagranicznej. Musimy wziąć pod uwagę, że polityka równowagi była polityką niepopularną. Sama orientacja równowagi, czyli ani z Berlinem, ani z Moskwą, odpowiadała przekonaniom niemal naturalnie olbrzymiej większości Polaków. Olbrzymia większość Polaków uważała, że to jest słuszne, ale zbliżenie z Niemcami było przez wielu uważane za zbyt daleko idące. No na przykład wytrawny znawca polityki międzynarodowej i człowiek, który nie używał inwektyw, i chyba nie miał udziału w podsycaniu czarnej legendy, czyli profesor Stroiński, czyli poseł Stronnictwa Narodowego
który się specjalizował w polityce zagranicznej, pisał i mówił, że układ o nieagresji z Niemcami spełni, i on to przepowiedział, spełni w historii Polski podobną rolę, jak zawarty przez kierownictwo Sejmu Czteroletniego sojusz z Prusami. Będzie zerwany w momencie najbardziej korzystnym dla Niemiec. I on to przepowiedział. Socjaliści z kolei i z innych motywów wierni byli hasłu antyfaszyzmu. Uważali więc, że częste podróże ministra Becka do Berlina, manifestacyjna zażyłość relacji polsko-niemieckich, które symbolizowały najlepiej podróże Göringa do Polski, jego polowania w Białowieży na zaproszenie prezydenta. Za to była polityka polska, rzecz jasna, krytykowana przez prasę socjalistów. Do tego dochodziły zarzuty o nadmierne oddalanie się Polski od Francji, a ci, którzy tak pisali, nie zawsze rozumieli, że innej polityki prowadzić się nie da. A poza tym dodajmy, że ten, kto krytykuje politykę zagraniczną z pozycji dziennikarza, nie zna tajnych dokumentów, które są w kancelariach dyplomatycznych. Ja nie wiem, jakie dzisiaj pisze minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej do ambasadorów i tak powinno być. Nie powinien tego wiedzieć. Tak samo nie wiedzieli tego. Ani Studnicki, ani Stroński, ani Stanisław Mackiewicz, ani Niedziałkowski nie wiedzieli o pewnych tajnych rzeczach. A więc tak bym wytłumaczył politykę Becka widzianą przez krzywe zwierciadło w kraju. Podkreśliłbym ten epizod 30 roku. I podkreśliłbym niepopularność polskiej polityki zbliżenia z Niemcami przy ogólnej afirmacji polityki równowagi przez społeczeństwo polskie. Pomijam mniejszości narodowe, bo jakiej polityki chciałem mniejszości narodowej, to szczerze nie wiem. To jest zresztą temat do opracowania, mówiąc poważnie. A mówiąc mniej poważnie, być może mniejszości narodowej chciałem, żeby żadnej polityki nie było i państwo polskie samo od siebie się rozpadło, a one wtedy spełniłyby swoje marzenia, które miały. Ale to tak na marginesie. Natomiast czarna legenda na terenie zewnętrznym w ogromnej mierze była przedmiotem sowieckich działań w zakresie inspiracji prasowej. Pisze się, że Józef Beck jest faszystą, komiwojażerem Hitlera, pomocnikiem Hitlera w opanowaniu Europy. I tego nie pisze sowiecki dziennikarz, bo tego by nikt nie czytał. Tylko się opłaca dziennikarza na Zachodzie, który za sowite pieniądze ujmuje to w ładne słowa, dodaje coś od siebie i to się drukuje w prasie zachodniej. Ja osobiście znalazłem chyba 5 wersji opublikowanych we Francji rzekomo zawartych polsko-niemieckich tajnych układów. Gdyby było w tym cokolwiek prawdy, to kiedy alianci zdobyli archiwa niemieckie, po okupacji i kapitulacji III Rzeszy, byłoby to dawno historykom znane. Nie znaleziono niczego. Wszystko to było sfałszowane. Jest tylko pytanie, czy było sfałszowane w Paryżu, czy w Moskwie. Do tego dochodził ten nieszczęsny epizod ataszatu wojskowego. Niestety narracja o tym, że Józef Beck był wydalony, co jest nieprawdą, utrwaliła się. Wydalony oczywiście nie był, bo jak dobrze wiemy, gdyby go wydalono, to by go wydalono, to byśmy wiedzieli. Tego się nie da zrobić bez źródeł. I gdyby go wydalono, to nie towarzyszyłby świcie marszałka Fosza jadącego do Polski w maju 23. Oficer wydalony no nie może się przywitać, nie może towarzyszyć wodzowi naczelnemu sprzymierzonych armii w czasie wojny w jego podróży historycznej, podróży do Polski. To są bzdury, więc jeżeli ktoś mówi o jakichś niehonorowych, nieoficerskich zachowaniach Becka w Paryżu w czasie ataszatu. Ale ta plotka uporczywie krążyła i była przez wrogów Polski podsycana. Do tego dochodziły też niemieckie działania w zakresie inspiracji prasowej, bo Niemcy też nie były bierne. Niemcy z kolei publikowali i inspirowali rozmaite teksty w prasie, sugerujące, że Polska jest już w ich rękach. Sprostowania nic nie dawały. Tak jak to często bywa, sprostowanie jeszcze jest dodatkowym potwierdzeniem. Były rozmaite wypowiedzi, stwierdzenia, że Polska już przygotowuje się na przykład do wojny z Sowietami i Niemcy jej dopomogą. W
wszystko to nie sprzyjało obiektywizacji poglądów o Polsce. No i na koniec chcę jeszcze dodać, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, ja to już mówiłem, akcja antyczechosłowacka była katalizatorem pogorszenia wizerunku zewnętrznego Polski. Gazety zachodnie pisały, że Polska jak szakal rzuciła się na sąsiada poranionego przez Niemcy, żeby mu jeszcze odebrać kawałek terytorium. To jest fakt. Z tym, że musimy o tym wszystkim pamiętać, ale pamiętać w taki sposób, żeby również nie zapomnieć, że arcypopularny na Zachodzie Benesz nie osiągnął realizacji układów sojuszniczych w 1938, a niepopularny Beck dostał jednak gwarancję, choć bez pokrycia militarnego, ale jednak utrzymał. Jest to też jakaś nauka historii. Tak to widzę. Dziękuję bardzo. Myślę, że też w oczach takich zwykłych, przeciętnych Polaków Beck w pewnym sensie symbolizował klęskę wrześniową i w ogóle klęskę obozu sanacyjnego. Oczywiście, ale to już teraz mówisz, bo znamy się przecież, to już teraz mówisz o sytuacji po wrześniu, a ja w całej swojej przydługiej wypowiedzi koncentrowałem się na czasach, kiedy był ministrem. A opowieść o tym, jak jest Beck oglądany już post factum, jest w ogóle tematem na osobną książkę. No tutaj zasługi tutaj przede wszystkim stwierdzenie twoje, że to właśnie tak było, że do jego twarzy przylgnął wizerunek odpowiedzialnego, czy głównego odpowiedzialnego za klęskę, to zgoda, ale też no, praca propagandy PRL choćby no, ma swoje znaczenie. Dobrze, dziękuję bardzo za niezwykle interesujący wykład, za podzielenie się z nami chociażby fragmentem tej rozległej wiedzy, jaką pan profesor posiada na temat Józefa Becka i w ogóle polityki zagranicznej Polski, sytuacji międzynarodowej przed wojną. Myślę, że już teraz wiemy o wiele więcej, jakie były uwarunkowania decyzji, jakie podejmował Józef Beck, w jak skomplikowanej sytuacji znajdował się on i państwo polskie. Myślę, że to też bardzo ważna wiedza, która pomoże nam oceniać tamte czasy i decyzje również Józefa Becka w sposób bardziej zniuansowany i bardziej zdystansowany. Także bardzo dziękuję serdecznie za to niezwykle ciekawe spotkanie. A ja państwa serdecznie zapraszam na kolejny wykład w ramach Seminariów z Historii Najnowszej Biura Badań Historycznych, który odbędzie się 12 maja, też o godzinie 12. Na ten wykład zaprosiliśmy profesora Piotra Kwiatkowskiego, socjologa zajmującego się badaniami socjologicznymi pamięci. I tematem tego wykładu będzie historia ta wielka i mała w perspektywie socjologicznej, a więc coś dla miłośników interdyscyplinarnego podejścia do historii. Dziękuję państwu za uwagę. Do widzenia.